Witam Was, witam. Dzień dobry. Dobry wieczór. Cześć. Nie wiem w końcu, o której godzinie będziecie mnie oglądali. Właściwie zawsze Was witam, witam, a dzisiaj może dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Tam, gdzie teraz jesteś, o tej porze, o której jesteś, o tej porze, o której mnie oglądasz. Dlatego po prostu mówię Ci cześć. To ja, Adam Razik, jesteś na moim kanale o malowaniu krok po kroku, malowaniu, zarabianiu, kreatywnym, pięknym życiu. Zapraszam Was do kolejnego nagranka, do kolejnego filmu, na kolejny film. I jak zawsze w tle widzicie to, co będę dzisiaj robił. Mam nadzieję, że będzie dzisiaj więcej malowania niż gadania. Natomiast ostatnie nagranie skończyłem tak dosyć fajnie. Nawet mi się udało, że tam pożegnałem Was. Chociaż zacząłem i tak nowy wątek, także pewnie gdyby mnie posadzić przed kamerką, to bym mógł opowiadać non stop. Ale dzisiaj po prostu troszeczkę pomaluję. Pomyślałem sobie, że już niebawem zacznę te odcineczki takie już naprawdę rzeczowe, sensowne, takie krok po kroku właśnie zrobimy teraz barwy podstawowe, pochodne i tak dalej, to samych podstaw, żebyście dla tych wszystkich, którzy zaczynają, to od tego 350, których odcinka zaczną po prostu malować i uczyć się tak naprawdę malowania. Natomiast dla tych wszystkich, którzy nie malują, ale oglądają, będę znowu zrobię taki dosyć, żeby to było ciekawe, że tak powiem, w oglądaniu, żeby to nie tylko było interesujące dla tych, którzy malują, ale dla wszystkich. Jak powiedziałem, że to będzie kanał, ma być to kanał dla każdego. Słuchajcie, dzisiaj jedną rzecz chciałem po prostu na początku, dla tych wszystkich, którzy zaczną mnie oglądać, a później za chwilę mnie wyłączą, bo tak chyba zazwyczaj tak bywa. Może wytrwali stali widzowie, to może chociaż może się mylę, no nie wiem. Natomiast chciałem Wam od razu zarzucić taki pomysł, który dzisiaj otrzymałem, o którym dzisiaj rozmawiałem z moją przyjaciółką. No, chodzi o to, że jest taka możliwość we Wrocławiu, że mógłbym poprowadzić takie zajęcia szkoły malowania, takiej, o czym też marzę, o czym marzyłem, zawsze taki, miałem taki pomysł, zawsze chciałem taką szkołę stworzyć. Nawet mi częściej teraz ostatnio chodziło to po głowie, dlatego wszystkich osób, jestem, już nawet jest pomieszczenie, jest fajnie zagospodarowane, jest miejsce na to, żeby to robić. Nawet po prostu mógłbym, nie wiem, dzień, dwa razy w tygodniu, trzy nawet, kto wie, no po prostu nie mam tylko, wszystko mam i ochotę i to, że jest miejsce, jest czas na to, żeby, znaczy czas się zawsze znajdzie dla Was, bo dla Was to robię i nie po to, żeby tam, i nawet, że tak powiem, nie musicie się obawiać z tego powodu, że tam nie macie na to środków, bo to też to będzie naprawdę za symboliczną złotówkę. Natomiast chodzi o to, czy w ogóle będą chętni na takie zajęcia. Także napiszcie mi proszę, kto jest zainteresowany we Wrocławiu, czy z okolic, to może tam dojechać sobie, to po prostu napiszcie, bo nie wiem, czy jest w ogóle, czy zacząłbym to pewnie od, nie wiem, za tydzień, dwa, może nie wiem, za około teraz mamy, no może w drugiej połowie właśnie teraz października, bądź też tam od początku listopada, no nie wiem, zobaczymy jak to będzie, ilu Was się zgłosi do takiego szkółki, czy w ogóle nawet osoby, które chciałyby po prostu ze mną pomalować, może już są też, malują od lat, a może moglibyśmy już zacząć się pracować na tej właśnie tej grupie, o której właśnie mówiłem, o którą chcę powołać do życia, zebralibyśmy się razem, zrobili to, także wszystkie osoby, te, które się chcą uczyć i te, które chcą wejść w skład tej grupy, a są z Wrocławia i okolic, to zapraszam po prostu, czy nawet no, z okolic, no, jeżeli nawet ktoś chce, no po prostu jest taka możliwość, tak, we Wrocławiu mam lokum, mam gdzie się spotykać, może tam się zmieścić parę, kilkanaście, kilka, nawet dziesiąt może osób. Zapraszam, zobaczymy jaki będzie odzew, tak wtedy zobaczymy, będę Was o tym informował na kanale, jak to będzie wyglądało. No i to na początek. Aha, no i to, że właśnie nie tylko ci, którzy chcą malować, uczą się już, są na jakimś etapie tego, tej ścieżki, tej drogi w malowaniu i chcą się doskonalić, to tych, no i tych, którzy chcieliby z różnych innych, że tak powiem, działalności, tak jak powiedziałem ostatnio, projektujesz, fotografujesz, rzeźbisz, nie wiem, cokolwiek innego robisz, nie wiem, robisz ciekawe rzeczy, architekturę, projektowanie, grafikę robisz, mówię teraz o takich plastycznych, ale jak i też, nie wiem, jesteś dobrym anglistą, jesteś dobrym, nie wiem, księgowym, sprzedawcą,
w grupie wszyscy się przydadzą, tak? Do marketingu, do nawet do, no nie wiem, do pakowania przesyłek. Także po prostu wszyscy znajdą od gońca poprzez, nie wiem, przez wszystkie zawody świata na pewno znajdziemy. I ludzi z samochodem, po prostu z jakimiś możliwościami, jeżeli chodzi właśnie o... No po prostu wszyscy. Kto tylko widziałby dla siebie tam miejsce, znaczy, bo nawet jeżeli... może w ten sposób powiem. Jeżeli na przykład jesteś osobą mógłbyś być zainteresowany, bo jeżeli tak mówię, to dosyć umiennie, ja teraz może nie ogarniam, tak, znaczy nie ogarniam, nie w sensie nie ogarniam, bo jestem tak gdzieś tam w chmurach i tak dalej, tylko chodzi o to, że może nie trafiam do was konkretnie, nie? Bo ty jesteś na przykład... nie wiem, masz firmę cateringową na przykład i robisz posiłki, albo nie wiem, albo masz firmę, która, nie wiem, kurierów na rowerze, albo po prostu jesteś nauczycielem fizyki, czy jesteś, nie wiem, sprzedawcą mleka w proszku, no, nie wiem, po prostu wszyscy, którzy, a myślicie, że nie mielibyście miejsca w takiej grupie, owszem, mam nadzieję, że moglibyśmy o tym porozmawiać i na pewno by się coś znalazło. Znaczy, dlatego wszystkie zainteresowane osoby do takiej współpracy zachęcam. No i tych malujących, także po prostu, czy w ogóle kreatywnych, tak? Bo to będzie, mamy na razie tam w szkole takiej podstawowej, w fajnej szkole pomieszczenie, no tam jest dostęp do wody i tak dalej. Jest fajne pomieszczenie, jasne i tak. Można tam różne rzeczy inne robić, nie tylko, wiecie, można tam ceramikę tkać, nie wiem, już teraz mówię o takich plastycznych rzeczach, ale to mogą być, nie wiem, projektować stroje, tak, odzież, możemy, no po prostu wszystko, co tylko tam, najważniejsze, że możemy się spotkać i tych umysłów trochę ruszyć i po prostu zacząć coś robić. Powołamy do życia jakieś stowarzyszenie, czy tą fundację, po prostu pomyślimy wspólnie, ty jesteś prawników, no po prostu wszystkich, którzy tylko chcieliby się zacząć. Kreatywnych, wszystkich kreatywnych po prostu zapraszam. Także to ta rzecz, no i już 1/3 filmu nagadanie się skończyła. I co jeszcze? Oglądałem dzisiaj, wczoraj właściwie, bardzo fajny program, zresztą to jest mój jedyny program w telewizji, który oglądam i na kanale tym. Znaczy, mam taki, powiem tak, nie oglądam w ogóle telewizji, jeżeli chodzi o programy informacyjne, o takie, wieszcie, seriale, takie, po prostu ja uważam, że to jest dla mnie strata czasu i tak dalej, to jest zjadacz czasu, to jest telewizja, to jest strata. Jeżeli cokolwiek oglądam, to oglądam kanały, tak już wam o tym mówiłem, jeżeli mam na to czas, tak, jestem w domu, jest weekend, no trzeba tam w rodzinie jakieś obowiązki, jakieś coś tam zrobić, to przy okazji tam gdzieś, no i ja mam jeden stały program, który oglądam i wczoraj byłem zachwycony, bo to jest program na kanale TVN24, to jest drugie śniadanie mistrzów, które prowadzi Marcin Meller i to jest jedyny program, który oglądam systematycznie i stale i tylko jeżeli w sobotę o 12 dzień dysponuję czasem, to zawsze to oglądam. A jeżeli nawet w tym czasie nie dysponuję tym czasem, bo w sobie jestem zajęty, to są powtórki w nocy właśnie i w sobotę i później dzisiaj, znaczy w niedzielę. Już teraz powiedziałem o tym, że dzisiaj, no ale dzisiaj nagrywam to, czyli w niedzielę, ale no, słuchajcie, będziecie to oglądać w czwartek, środę i we wtorek i różne inne dni. Także to jest jedyny program i tam są zapraszani, właśnie Marcin Meller to prowadzi. I tam są zapraszani po prostu różni artyści, czy ludzie sztuki, czy ludzie teatru, filmu, muzyki, nawet kabareciarze, nawet Robert Górski kiedyś ostatnio był, ten z kabaretu Moralnego Niepokoju, czy tam po prostu, nie wiem, pisarze, no artyści, nie wiem, nawet no, aktorzy, no, po prostu fajny program. I wczoraj był Wojciech Przoniak, był Stefan Gwin, taki pisarz, był, no, nieważne, kto tam był, natomiast, no, bardzo fajny temat, bardzo mi to ruszyło, rozstrzygnęło tak gdyby mój dylemat, chociaż o tym nigdy też w ten sposób nie pomyślałem, ale kto wie, czy to tak nie jest. Bo tam rozmawiano właśnie o twórczości, o tym, że na przykład aktor to jest taki zawód i taka twórczość, która gdyby non-stop i na stałe, tak? Aktor gra,
i nie może tego poprawić. A właśnie artysta, malarz, na przykład malarz ma o tyle ten dystans i o tyle sprawę dosyć właśnie taki komfort artystyczny, twórczy, bo on może, tak jak mówi, ktoś tam powiedział, że mógłby nawet na przykład artysta malować jeden obraz, tak jak zrobił to Opałko, że malował jeden obraz cały życie, czy tam powtarzał, znaczy pisał ten ciąg tych liczb. No nie, w każdym razie artysta, malarz mógłby ten taki obraz i to by było piękne, żeby mógł... Ja opowiadałem wam o tym, że ja mam takie w życiu takie obrazy, które po prostu maluję, że tak powiem, mógłby malować latami. I taki obraz, jeden z takich obrazów tam niedawno sprzedałem. Ale po prostu właśnie z tym rzecz, że artysta, malarz może sobie do tego przegrafić tam jakiś... No rzeźbiarz to już też ma trudniej, bo wyrzeźbi jak już tam tym dłutem coś tam odbierze. No może jak na przykład, nie wiem, rzeźbi w glinie, to może ma podobnie, bo tam może tą glinę dokleić z powrotem, ale jak już w drewnie, czy w marmurze, w kamieniu, czy tam w innym materiale, którego odejmuje, ciągle odejmuje, no to już nie ma powrotu do poprzedniej formy, poprzedniego kształtu. Natomiast tutaj zawsze można coś poprawić, a taki aktor już, czy tak na przykład pisarz, jak już od dawna, też mi tam było dwóch pisarzy, którzy, ten Szymon, Szczepan Twardoch, i właśnie ten Stefan Gwinny, to oni na przykład właśnie w ten sposób twierdzili, że, znaczy tak o tym opowiadali, że też z chwilą oddania książki do wydawcy, to już też zamykali się jak gdyby możliwość poprawiania tego, tak, a mogliby poprawiać. No aktor też, Wojciech Franiak był akurat w tym ostatnim programie, toż już ten oddalał tą, na przykład by tą kwestię premiery do jakichś tam, oddalał w czasie, żeby po prostu poprawiać tą grę aktorską, ciągle tam szlifować. Natomiast artysta, malarz na przykład ma o tyle, i to właśnie o tym właśnie mówiłem, że ma o tyle taki komfort, że mógłby po prostu ten obraz malować w nieskończoność. O ile by to płótno by trzymało, to... No, ale to jedna rzecz. A druga rzecz to... też jak gdyby zahaczyli o ten temat, który mnie też fascynuje. Czym się różni, co sprawia, że coś jest dziełem sztuki, a co nie jest. I tam też poruszono taki ten problem tego, że na przykład bywają pisarze czy artyści, którzy przez całe wieki są dopiero na przykład po latach, z wiekami, teraz są odkrywani, jacyś muzycy tam z XVI-XVII wieczni, którzy w ogóle nie byli istotni. Czy na przykład fenomeny, na przykład takie jak pisarskie, na przykład fenomen Wollstonea, tam poruszył taki temat. On jest na przykład w Polsce zrobił niesamowitą popularnością, się cieszy i tak dalej, natomiast nieznany tam na świecie, tak? Po prostu są po prostu, trzeba trafić i z miejscem, i z czasem, i z, nie wiem, z jakimiś okolicznościami sprzyjającymi na ten moment, że tą popularność ktoś ma, ktoś się staje artystą, ktoś jest, zaczyna być sławny, czy jest sławny, zrobi się sławny, staje się sławny, natomiast inny, może nawet większy, że tak powiem, w tym, w tej swojej wielkości takiej twórczej, a nigdy tej sławy nie do, dopiero po śmierci może, albo w ogóle tam jakoś tak. Także do tego zmierzam, że na przykład od tego jest bardzo taki krok, co jest twórczością właśnie, a co nie. I właśnie to bardzo fajnie powiedział Wojciech Przedniak, że sam aktor na przykład jest produktem, a dzieło na przykład, znaczy ja to już teraz tak sobie transponuję i tak, że tak powiem, zmieniam na swój użytek, że po prostu sam aktor jest i produktem, i produkuje produkty, tak? Czyli swoje role. Natomiast artysta, malarz, on aż nie patuje tak, nie bywa gwiazdą w sensie takim salonowym, że on tam, tylko raczej jego dzieła, tak, stanowią jego wielkości. On raczej jest tym gdzieś tam w cieniu, a tylko na tych wernisarzach może się tam pokazuje i jeszcze kiedy żyje, kiedy jest doceniony za życia. Natomiast już po śmierci to są jego tylko te produkty, czyli jego dzieła. W przypadku aktora, no to z chwilą śmierci już się kończy jego ten udział w tym dziele aktorskim gdzieś tam na scenie teatru, ale zawsze tylko w tych zapisach, które już tam nie są niezmienne. No, dobra, w każdym razie zmierzam do tego, że jest i ta twórczość, czyli ktoś to, i ta produkcja, tak, że na przykład
ktoś, kto, jest to rzemiosło takie i ja tak sobie właśnie ostatnio, pamiętacie, opowiadałem o tym, że zastanawiam się, dlaczego nie do końca jestem zawsze w większości teraz zadowolony z tych obrazów, które tutaj maluję na kanale. Dlatego chyba też o tym wspominałem, może dlatego, że właśnie opowiadam, że człowiek powinien się skupić, skoncentrować na tym i wyłączyć ten umysł i oddać się tej pasji bez jakichś tam rozpraszania, tak? A to może to, że ja właśnie opowiadam, to może mi... Ale mam nadzieję, że z takiej perspektywy, z takiej wprawy, że po prostu będę i opowiadał i dobrze malował, także i będę tutaj zadowolony z tych... Chociaż mówię, że na przykład ten obraz, te irysy z tych kontrastów, który uważam za rewelacyjny obraz mój, jestem bardzo z niego zadowolony, po prostu powstał też tutaj na kanale, tak? I od paru tam... oczywiście też nie tylko tej rysy, ale też tu fajnych parę obrazów namalowałem, także mam nadzieję, że... No ale też namalowałem w tym czasie parę fajnych, których jeszcze nie widzieliście, dopiero które wam pokażę i opowiem o nich już niebawem. A może właśnie przy takiej okazji powinienem nie zawieszać obrazu. O, następne nagranie zrobię takie z obrazem, który namalowałem i pokażę wam też to. Poopowiadam, a pokażę wam obraz, który namalowałem w pracowni, który powstał, a nie był, że tak powiem, malowany tutaj na wizji. Także słuchajcie, mam trochę tych farb, będę wracał do tych tematów, pamiętajcie o tym moim pomyśle tej szkoły malowania na ten odcinek, a teraz zabiorę się tak szybciutko zrobię, bo trochę tutaj tych farb sobie wydusiłem na palecie i chciałbym to wykorzystać, żeby tutaj ten obrazek jakoś ruszyć, natomiast miejcie to na uwadze i po prostu zgłaszajcie się ci, którzy chcieliby wziąć w tym udział i byliby chętni do takiej szkoły. Zapraszam was też, zacząłem już pracę, już mam części opisowe zrobione. Zapraszam was też na moją stronę internetową. Już ta kwestia tych domen się troszeczkę rozstrzyga. Już mam na pewno tę domenę, tą stałą, taką, którą będę miał do końca życia i do końca świata pewnie, tą adamrazik.com, ciurkiem pisane adamrazik.com. Tę domenę i taką stronę już zaczynam budować. Już te części opisowe mam, tą stronę główną sobie zrobiłem, stronę taką o mnie krótką, zrobiłem stronę z kontaktem, także tam macie wszystkie wiadomości dotyczące mojej, moje dane, znaczy w sensie takim, nawet numer telefonu, adres kontaktowy, formularz nawet taki kontaktowy, z którym możecie tylko tam z poziomu tej strony wypełnić i po prostu jesteście już ze mną w kontakcie, już do mnie piszecie. Możecie tam na tej stronie zamówić sobie obraz, który na kanale tam dzień po dniu będę wstawiał tam obrazy, które mam które mam w ofercie i będę też tam zrobię takie oddzielne strony poświęcone moim produktom. Obrazom zarabiającym będzie cały opis, będą schematy, może też będą pliki do pobrania, które dlaczego moi widzowie, moi właśnie fani, dlaczego nie macie korzystać z tego bezpłatnie, tak? Kto będzie chciał, że tak powiem, skorzystać z mojej wiedzy, z mojego doświadczenia, z mojej twórczości, to w tej twórczości, w tej materii, czyli zarabiania kasy i tego przyciągania sobie stosowania, a tym to na razie jest przyciąganie pieniędzy, natomiast ja mam w planie zrobienie kolejnych, napisanie po tej książce pierwszej, która się ukaże, Magnes Finansowy, czyli jak zarabiać pieniądze dla leniwych, będzie następne. Też będą opatrzone podobnych. No i też będę chciał tą książkę zrobić o malowaniu taką, że tak powiem, krok po kroku, bo ta sprawa mi też leży na sercu, bo po tym, co zobaczyłem, już też wam kiedyś przy okazji któregoś z nagrań opowiadałem, to co zobaczyłem, co jest na rynku, jeżeli chodzi o tę kwestię, to jest tak wiedza nieuporządkowana i tak różna, że po prostu ktoś, kto zaczyna, to naprawdę może mieć niezły mętlik i może po prostu skorzystać ze złych wzorców. Ja nie twierdzę, że ja znam, każdy wiedza jest taką, posiadasz wiedzę, jakiego miałeś nauczyciela, tak, z którego korzystałeś wiedzy. No, są tacy na przykład, którzy, ja na przykład uznaję czarny kolor w malowaniu obrazów i ten czarny kolor, tego czarnego koloru używam. I wszyscy ci, którzy będą się uczyli ze mną i robili... A jaki pajączek tutaj się znalazł? I ci, którzy będą chcieli uczyć się i pracować w ten sposób, jak ja to robię, podobnie jak ja, to będą po prostu czarnego koloru używali. A znowu są osoby, które, tacy nauczyciele, profesorowie, którzy uczą bez użycia czarnego koloru i nauczą się tak i będą, nie będą używać. Także
to tutaj już jest kwestia wyboru, tak? Ale ważne, żebyście ten wybór mieli, a poza tym mieli ten wybór i sięgali do tego. Ja nie mówię, że ja też jestem wszechwiedzący i najlepszy i moja wiedza jest jakaś lepsza od innej, natomiast no nie może być tak, jak ja widzę książkę dla dzieci, którą od tam 3 plus, to już wam też na przykład opowiadałem, i koło barw tęczowych, na których są kolory no po prostu z kosmosu wzięte, że w życiu takiego koloru się nie uzyska mieszając, i ktoś uczy na błękicie takim i czerwieni jakiejś z kosmosu, no pomarańczowej, i mówi dziecku, że z tych pomieszczeń po połączenie tych dwóch kolorów powstaje kolor fioletowy, który jest też jakimś burasem, z jakimś, nie wiem, ugrem, to po prostu nie można tak, w ten sposób takich błędów. Po prostu to nie, to jest karygodne, to nie jest niedopuszczalne, dlatego muszę zrobić te odcinki takie. Fajnie by było, gdyby to było nawet tej jakości HD, żeby to takie, wiecie, u mnie te obrazy to też, tą kamerkę mam taką, jaką mam, to wszystko jest jakieś takie rozedrgane z jakimiś przesunięciami. To nie jest takie. Mam nadzieję, że o, na stronie może taką zrobię.